Joanna Widelska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Nad wschodnią Europą i nad Półwyspem Iberyjskim wyżem na ogół pogodnie, okresami więcej chmur, ale bez opadów. Na pozostałym obszarze Europy rozległe niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie niż i fronty. Napływać będzie zimna i wilgotna masa powietrza. Na wschodzie i na Półwyspie Iberyjskim na ogół pogodnie. Na pozostałym obszarze Europy dużo chmur z opadami deszczu nad Skandynawią i Bałkanami. Opad deszczu w zachodniej Europie. Najchłodniej w Moskwie, tam minus 5 stopni Celsjusza. Najcieplej i około 17 stopni w Atenach. W Europie dość silny i okresami porywisty wiatr. Jeśli chodzi o Polskę, w całym kraju zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady śniegu. Od około minus 1 i minus 2 stopni na Podlasiu i Podhalu do około 2 stopni na zachodzie i południu. Słaby i umiarkowany, przeważnie południowy, zachodni wiatr. Ciśnienie wzrośnie na barometrach w południu 992 hektopaskale. I przed nami przegląd regionów. Zapraszam.